chociaż biało wokół, pachniała jak las. W zielonej sukience mimo mroźnych dni, w koralach siedzących pięknie w domu śni. Częstować nas, a na głowie kapelusz z pięknych złotych gwiazd. Kolczyki się mienią milionami barw. Jak dobrze, że znowu odwiedziła nas. Choinka, choinka, przypomina nam, że święta, to niezwykły czas. Choinka, choinka, przypomina nam, że święta, to niezwykły czas. Krakowski chór dziecięcy. Szanowni Państwo, żebyście wiedzieli, co się działo tutaj, w tym miejscu. Tańcowaliśmy. To jest niesamowite. Są z nami choinka. Aneta Hrynkiewicz, Mateusz Hrynkiewicz, kompozytor, dyrygent, założyciel Krakowskiego Chóru Dziecięcego, pani Aneta, opiekun artystyczny chóru, wokalistka, kompozytor i muzyk. I tam mamy z mikrofonami Zosię Zielniewicz i Natalię Szatkowską. 11 Ole i Kalinę, 13 lat? A gdzie tu mamy Zosię i Natalię? Zosia jest... Możemy do mikrofonu. Chodźcie do nas tutaj. Chodźcie, Natalka, dziewczęta. I Zosia, chodźcie. Ja wiem, że trochę wyglądam, jakbym był nieźle dokarmiony przy dziewczynkach, natomiast chciałbym jeszcze dodać tylko, że są chłopcy także w chórze. Wiemy, że jest czterech chłopców, przepraszam. Natomiast dzisiaj nie dotarli i jeden tam już... jeden jest z nami tutaj, tak. Najmłodszy uczestnik. Muzyka łączy. Dziewczęta drogie. Jak wy pięknie śpiewacie. Od kiedy zaczęłyście przygodę z muzyką? Kiedy to się zaczęło? Do mikrofonu. Ja od 2 lat. Od 2 lat? A ty? Ja śpiewam od kiedy miałam 6. No proszę, czyli zaczęłyście bardzo młodo, a tu już płyta na koncie. Chór z kolei istnieje od 4 lat i tutaj mamy płytę, szanowni państwo. 10 takich płyt dla państwa, no ale pomówmy o tej płycie. No właśnie, co się na niej znajduje? Tak, na płycie znajduje się 18 kolęd i pastorałek, głównie naszego autorstwa, mojego i mojego męża, do słów Andrzeja Piśko. Są to nasze autorskie kompozycje w nowoczesnych aranżacjach. Słuchajcie, muszę o to dopytać. Przemawia przeze mnie lokalny patriotyzm. Czy przez to, że jesteście krakowskim chórem dziecięcym, to znaczy, że wszyscy są z Krakowa? W większości tak. W zasadzie jesteśmy wszyscy tak, z Krakowa. I tak sobie jeździcie i śpiewacie. Tak. Gdzie byliście najdalej? Od Krakowa oczywiście. Wiecie, chyba Warszawa jest naszym najdalszym punktem, ale poszerzamy horyzonty, wszystko przed nami, mam nadzieję. Ale w ogóle mnie rozczuliło to, jak pan Mateusz stał, pokazywał wam wszystko to, co pokazywać choinka, jakie kroki, to jest naprawdę prawdziwa dyrygentura. Tak, staramy się łączyć tą zabawę, którą mamy na co dzień, bo spotykamy się co tydzień z dzieciakami i tak naprawdę te pomysły wychodzą troszeczkę od nich, nawet nie tyle od nas. I tutaj dziewczyny wymyśliły właśnie na którejś próbie, żeby tą choinkę pokazać tak, 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 bo tym mówimy, słuchajcie, to pokazujmy wszyscy, bo no fajnie, fajnie, bawmy się tym, co robimy, bawmy się tą muzyką, no i chyba fajnie, nie? Bawcie się, bo wychodzi wam to naprawdę wspaniale. Świetnie śpiewacie, więc jestem przekonany, że śpiewająco mi pomożesz w pracy. Czy powiesz do naszych widzów, żeby spojrzeli, co jeszcze dzisiaj w programie? Tak. To powiedzcie, co jeszcze dzisiaj w pytaniu na śniadanie? O. Co jeszcze? Dzisiaj? Dzisiaj w pytaniu na śniadanie. No właśnie, warto spojrzeć.